Stanąłem na ziemi wyschniętej, nie mającej już pięknej wiosennej zieleni, pomiędzy gałązkami ciernia, wśród cierni, i chciałbym zwrócić uwagę na ten kwiatuszek, który jest tak piękny. Pośród tego pustkowia wydaje się on nadzwyczajny, zachwyca. Ale chcąc, by zobaczyć całe jego piękno, trzeba się pochylić, trzeba zobaczyć, ile jest piękna w tym maleństwie. Wielką prawdę która koresponduje ze Słowem Bożym, przypadającym na 23 niedzielę zwykłą wydaje się ten symbol bardzo przemawiający. Sięgamy do Księgi proroka Izajasza. Powiedzcie małodusznym, odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. On przychodzi. I wtedy przejrzą oczy niewidomych, uszy głuchych się otworzą. Wtedy sparaliżowany wyskoczy, jak jeleń, i język niemych wesoło krzyknie. Kiedy to się stanie? Kiedy to proroctwo będzie miało swoją aktualizację? To już się stało. Przychodzi Jezus. I do tych, którzy są głusi na wszelkie słowa wzywające do miłości miłosiernej, potrzebują dotknięcia przez Jezusa. Ci, którym się wydaje, że są sparaliżowani różnymi sytuacjami, doznają szczególnej łaski, kiedy spotykają się z pokornym Jezusem. Jaką piękną prawdę przekazał nam sługa Boży, arcybiskup Szin w swojej książce Tajemnica Kapłaństwa. On mówi: Jeżeli kapłan wyzbywa się pragnienia bycia kochanym, podziwianym, uwielbianym, wtedy znika z jego wnętrza napięcie. Pozostaje ten kapłan w pokoju, który Daje mu przede wszystkim poczucie, iż Pan go obdarzył niezwykłą godnością. Iluż ludzi w tym świecie pragnie być podziwianym, kochanym. Nie chce być jak ten kwiatuszek maleńki, pokorny. Chce być niezwykłym, kwitnącym krzewem, który wszyscy podziwiają. I potrzebna jest ogromna pokora. To daje nam Słowo Boże, to daje nam przyjście Jezusa Chrystusa z Ewangelią Świętą. Kiedy sięgniemy do drugiego czytania, przypadającego na tę niedzielę, to otrzymamy bardzo piękne pouczenie. Świętego Jakuba Apostoła. On mówi, że pomiędzy ludźmi istnieje takie pragnienie, aby bardziej skoncentrować się na wielkich tego świata, na pięknie ubranych, na dostojnych. Mówi tak: Gdyby przyszedł na Wasze zgromadzenie człowiek przystrojony, w złote pierścienie i bogatą szatę, i przybył także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, a do ubogiego stań sobie tam, albo usiądź u podnóżka mego. Rzeczywiście. Jakże często sięgamy do tego, co jest podziwiane w świecie. A przecież to, na co nam zwraca uwagę prorok Izajasz, to, co jest niezauważone, maleńkie, bardzo pokorne, ma w sobie tyle piękna, tylko trzeba się pochylić nad tym pięknem. Nie kiedy się dziwi mi, Dlaczego nie dostrzega się całego piękna w poczętym życiu? Dlaczego tyle krzyku, tyle jadu skierowane jest do tego maleństwa? Przecież tyle jest piękna w małym dziecku. Potrzeba światu pokory. Potrzeba nam wszystkim zasłuchania się Jezusa Chrystusa, który pochyla się nad każdym człowiekiem. I niekiedy być może wydaje nam się, że jesteśmy na suchej ziemi, że jesteśmy pośród cierni. Czyż możliwym jest, aby moje chrześcijańskie piękno zaistniało? Niech ten kwiatuszek będzie dla nas takim wezwaniem. Sięgnij do pokory, wyzbądź się pragnienia bycia podziwianym, kochanym, uwielbianym, a wtedy zniknie napięcie wewnętrzne i pojawi się uzdrowienie. Bardzo przemawiająca jest do nas Ewangelia Święta. Jezus staje wobec człowieka głuchoniemego. Ten człowiek prosił Jezusa, żeby go dotknął, i co robi Chrystus? On wziął go na bok osobno od tłumu. Dotyka tego człowieka. Najpierw jego uszy, później siliną dotknął mu języka i spojrzawszy w niebo, Jezus powiedział, efata, otwórz się. I ten człowiek odzyskał i słuch, i mowę. Ileż potrzeba łaski Boga w dzisiejszych czasach, aby człowiek usłyszał, co się dzieje w świecie? O co dopomina się dzisiejszy człowiek? Czego pragnie ubogi, ten, który czasami jest pozostawiony na marginesie społecznym? Potrzebujemy wszyscy potęgi pokory. To nie jest w jakiś sposób zniszczenie swojej własnej godności. To jest spojrzenie na siebie w prawdzie. Mówi nam Ewangelia Święta na końcu. Tłum był pełen zdumienia. Wszyscy mówili, dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Potrzeba, abyśmy nad tym Słowem poczynili bardzo głęboką refleksję. Co to Słowo Boże mówi do mnie, który jako chrześcijanin żyję w tym świecie, niekiedy trudnym, a jednak skoro mnie na tej ziemi wsadził Bóg, to chcę, abym wydobył z siebie piękno. Które on umieścił i pragnie, abyśmy tym pięknym wielbili go i wysławiali.